No, witam. Patrzcie, co się tu dzisiaj udało nacharatać. Tu mamy taką sałateczkę. Już tylko sosik jest. Połączyć i coś z tego będzie. No, jakieś tam ponad 5 zł. Tutaj to trzeba powyciągać, co to tutaj jest z tym. A, wysypało mi się, matko jedyna. Ojojoj, ja nie jestem zadowolony z takich, powiem wam, do końca akcji, bo kto to będzie później sprzątał. O, a te są dobre, bo te są, powiem wam, chyba z cynamonem. Więc te są dosyć zacna pozycja. Wiem, że przy mojej diecie ja nie powinienem, ale... Ulala, te są z czekoladką, proszę państwa. O, i te moje... Jeszcze do tego cynamonki, matko jedyna. Co tydzień ma być dieta, a widzicie, jak to wychodzi. Co my tu mamy jeszcze? O, tutaj taka... sałatka. No będzie jutro do obiadu. Matko, cała, powiem wam, torba tej sałaty. Naprawdę, patrzcie, taki plecak wielki, a wlazła tylko ta sałata i te parę słodkości. Kurde, ta fajna sałata, ona, powiem wam, długo tak poleży, bo te, to one tak jakieś czymś podchodzą. Nie wiem, co jest tego powodem, no. Ale cenowo to wygląda podobnie. Dobra, lecimy dalej. Tu byłem w jakimś takim... Powiem wam, o Jezus Maryja, to będzie ciężko to chyba ujarzmić. Byłem w nowym miejscu i pani taka, kurczę, była taka... No, wyglądała na taką szczerą osobę. Tak jak to ja, nie? Od razu widać, że jestem szczera osoba. Co tu mamy? Kanapeczkę. Jakąś z bekonem. Taka, powiem wam, no zacna pozycja na śniadanko. Kurczę, jak znalazł. Fajnie, jakieś dodane jeszcze coś zielonego. Lubię takie kanapeczki, nie powiem. Tu jeszcze jedna jest. Patrzcie, trzy kanapeczki. Oj, ta coś... Chicken salad, coś zaszła. No nie zaszła pleśnią, tylko zaszła tym. Matko Boska, z tymi pączkami, ludzie jedyny. Chryste jedyny, no nie no. No nie przerobię, jak to się mówi. O, Jezu, te z budyniem, o ludzie, bardzo. Tych nie kupujcie, bo po prostu te dupę rozrywają, te są pyszne. Ulala, a tu jeszcze mamy te. Te też są, pokażę wam, patrzcie na te. To też są duporozrywacze. One są z budyniem. Zacne są, nie powiem. Ulala, powiem wam, patrzcie, tu mi się robi, jakby to powiedzieć. No, nie użyję słowa lekki gnój. Dlatego to trzeba wszystko, proszę państwa, profesjonalnie ujarzmić. Bo to pewnie tutaj mi to zostało przekazane tak, jak to było dane. No kurczę, te to moje, te chyba zaraz sobie zarzucę tą jedną, bo nawet nie wiem, ile takie one tutaj tego jest. Chryste pańskie. Powiem wam, że ja chyba muszę tu jakieś, kurczę, większe boksy użyć. No zobaczcie, co tu się dzieje, no naprawdę. Tu jest dosyć grubo. Jeszcze te z budyniem lecą. Ludzie. Nie no, nawet nie piszcie w komentarzach, co z moją dietą, no bo widzicie, co tu się dzieje. Miało być zdrowo w tym tygodniu. Sałaty, kanapki. No taki był plan. Jeszcze ostatnia. Patrzcie, ten donate to już się tak rozszedł, jak to się mówi. Dobra. Ten worek mamy jak gdyby opanowany. Lecimy dalej. Co tu jest w tym macie? Tu mamy takie bułki białe. Cztery. No nie jest, powiem wam.
To jakaś zdumiewająca pozycja. O, tu jest druga ta sałateczka. To są fajne, patrzcie, bo tylko dodajecie tylko ten sosik. No i one już są jak gdyby przygotowane, nie? Zacne, taka nie trzeba nic kombinować. Co my tu mamy? O, następna kanapeczka z szyneczką. Brawo, brawo. Śniadanko, widzę, kolacyjka i śniadanko będzie obleciane jutro. I to mnie cieszy, że nie trzeba nic robić. Widzicie, jeden znowu ten wór, patrzcie. Tu się wywalił, zaczekam z nim. Tu mamy jakiegoś kabaka. Nie, to oni mówią na to aubergine, proszę Państwa, tak chyba tak ze francuskiego podjeżdżają. Tu trzy cebule wjeżdżają. Jeszcze dwie, w ogóle pani mnie się pytała, czy ja chcę jeszcze cebuli. A ja mam jeszcze tam worek, chyba 5 kilo. Więc słuchajcie, ja podejrzewam, że to ja bym mógł jej zawieźć tą cebulę, a nie ona mnie. Tu mam taki chlebek, fajnie, że jest zapakowany, to dłużej poleży. Ale najgorzej wam powiem, że patrzcie, no kurde, wziąłem takie fajne dwie bagiety, ja je lubię, te bagietki, i zamówiłem je wcześniej, szczególnie trzy wziąłem te bagietki. Ludzie, ludzie, to wszystko się jakoś opiera, walczy ze mną. Czemu, dlaczego, co jest tego powodu? Jezus, jeszcze też tutaj. No, jakiś worek jeszcze też jest. Powiem wam, że dzisiaj coś te rzeczy wszystkie chcą mnie zwalczyć. Ula, nie no, nie mówcie, że tutaj są jeszcze te z budyniem. No raczej, ludzie jedyne. Ludzie, ludzie. O, one są już takie. Muszę z nimi tak, wiecie, delikatnie podejść do tematu, bo one chcą się jak gdyby tutaj rozwarszawić mi w tym worku i się mogą rozejść delikatnie, a na tym nam nie zależy. Spadaj synu, ja i tak dzisiaj tego nie będę sprzątał, bo mi się nie chce po prostu. Pamiętajcie, jak wam się coś nie chce tego dnia, to zróbcie to jutro. Nie ma co się spalać, nie ma co się niszczyć. No i tak to wygląda dzisiejsze to polowanie. Nie wiem, może sypnijcie jakiś komentarzyk. Mi się wydaje, że nie jest źle. No trochę źle, że jest tak mega na słodko, nie no. Miała być ta sałata, tak jak pozamawiałem, miała być ta dieta. No. No ale pewnie u was też, to tak wiecie, co ma być, to ale co dzisiaj mamy? Ogólnie piątek, no, to dietę, jak to dietę można zacząć jak od poniedziałku, to jest najlepsza pora. W życiu nie zaczynajcie diety od piątku, absolutnie. Pozdrawiam.